Cześć moi drodzy, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja nazywam się Brod, a to jest, moi kochani, Angry Birds. Kontynuujemy nasze przygody z ptaszkami. Mam nadzieję, że poprzednie wyniki wam się podobają, poprzednie filmy. Moi drodzy, no i co? Udało nam się zdobyć, podsumowując, klasę do bomby, ale też udało nam się, słuchajcie, cały ten event na pierwszym miejscu zakończyć. Więc możemy tutaj zobaczyć, mam nadzieję, że dużo tych masterek mi się uda wydropić. Polosujemy sobie oczywiście, mamy tyle esencji, więc... No, o, pięknie. Tylko, słuchajcie, może ja to zroluję. Ciekawe, czy by się udało nam wykręcić do kogoś innego może klasę. Bardzo bym chciał te 6000 dla wszystkich Angry Birdsów, tak? Dla naszych ptaszków, aby nam się udało. Ojejku, no, ale mamy pecha. Jeszcze raz. No nie! Ej, bo tracę bardzo dużo esencji. Bądź łaskawa dla nas. Dobra, bomba i niebieski. Moi drodzy, nie jest to jakiś fajny rezultat. W sumie bardziej bym chciał dla Chucka. Więc może Chucka mi się uda tutaj dostać. Jeszcze sobie tutaj popróbujemy. Mam trochę esencji, najwyżej sobie jakoś poradzę bez niej. Dajcie nam, dajcie nam, dajcie nam te 6000. Ojejku, to takie słabsze. Nie, 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 nie. Boże, myślałem, że to potwierdzę. Trzymajmy się tutaj z tym wszystkim. Dajcie radę, dajmy rady. Mam nadzieję, że się uda to. Ojejku, co to za peszek tutaj dla nas? Okej, może tak być. Słuchajcie, bardzo dużo, o proszę, masterków awansowaliśmy na siódmy, szósty, piąty. Bardzo ładnie. Słuchajcie, wszystkie, większość naszych klas tu poawansowała. Jeszcze możemy dokupić w razie czego masterek. No właśnie, niech będzie. Wejdźmy sobie do gniazda i będziemy tutaj już dalej kontynuować nasze zmagania. Mam nadzieję, że uda nam się tu fajne rzeczy porobić. Moi kochani, Chuckowi damy sobie tego naszego specjalistę, iluzjonistę. Mamy paladyna, mamy druidkę. Poproszę was o więcej esencji i moi drodzy, Lecimy dalej z tematem. Jak tutaj jest z tym? No niestety filmu nie będę mógł obejrzeć. Błażej, w Plants vs. Zombie Garden Warfare 1 jest Slenderman. Dzięki za apeczkę, ale to gdzie znaleźliście Slendermana? Muszę to zobaczyć, szczerze mówiąc. W Garden Warfare. Dzięki Błażeju. Wiktor, Brod, jak będziesz w trakcie walki, to użyj eliksiru z gwiazdką, to będziesz dostała więcej doświadczenia. To jest dobre, moi drodzy, jak jest jakiś event, w sumie jak jest dungeon jakiś bardzo duży, ma dużo poziomów, to wtedy to jest bardzo fajna możliwość, prawda, użycia tego eliksiru, więc sobie wykorzystamy go w sumie, bo mamy go, więc czemu nie? Mamy troszkę tych eliksirów, więc fajnie by było je wykorzystać i użyć dalej. Simker, Brod, jak czytasz komentarze, to czytaj od pierwszego komentarza od góry. No ja staram się... O, patrzcie, mamy darmowy film. Dobra, jest okej. Możemy sobie zobaczyć jakiś darmowy los. Ja staram się tak czytać, także czytam od góry. Tak jak mi się w społeczności komentarze układają. Więc to jest dziwne. Każdy inaczej ma te komentarze porozstawiane. Nie wiem czemu, no ale to niezależne jest ode mnie. Ja staram się czytać od góry i tak robię. Przynajmniej u mnie od góry. Piotr, łapka i nagrasz, dzięki za apeczkę. King of Thieves, już nagrałem jeden odcinek, więc być może kiedyś jeszcze nagram drugi, zobaczymy. Okej, okay, mamy darmowy rolik. Okej, okay, trzygwiazdkowy mieczek, no niech będzie, no ale to nic dla nas takiego w sumie superaśnego. Lecimy do dungeonów, bo dawno ich nie było, dawno ich nie robiliśmy, więc warto by było coś tam porobić, coś spróbować. Oj, no czekajcie, bo mi się tu... O, dobra, lecimy. Złotej świnki też nie ma, o dziwo. Nie wiem, co tu się dzieje. No, ale wracamy. W ogóle z kalendarzem wychodzi nowy item. Z tego, co widziałem. Nowy set, moi drodzy. No, ale nie jest on jakoś taki rewelacyjny, więc tak średnio najeżdża. Dobra, zobaczmy, jaką tu klasę możemy wziąć. Weźmiemy sobie paladyna, oczywiście. Matylda do tego i lecimy. Lecimy z tematem, lecimy z tym wszystkim. Brod, zagraj w topienie patyczka 2. Jest na stronie jeja. A co to jest topienie patryczka? No myślałem, że o mnie chodzi. Dobra. Nie jest to jakiś duży dungeon, więc raczej nie będziemy tutaj, moi kochani, tak korzystać z tego za bardzo.
Dobra, no ale popatrzcie, bardzo szybko pokonaliśmy pierwszy poziom. Ohoho, no tu już jest troszkę trudniej. Jeszcze nas razi piorun. Okej, no ale mimo wszystko z tym paladynem to bardzo ładnie nam idzie. Patrzcie, znowu wszystko. No, Aleksy ma fajnego paladyna, ale to topienie patyczka? Kto wie, być może to przetestuję. Jak najbardziej, nie jest to słabe rozwiązanie dla mnie. Dobra, słuchajcie. No, robimy tak w sumie. Mogłem to w sumie inaczej zrobić, tak naprawdę. Ale już niech będzie. Zrobimy tak, żeby tego maga sobie oszczędzić. No i lecimy dalej. Dzięki Piotrze w ogóle za tą gierkę. Wojtek, Brod, kiedy Angry Birds Fight? Dzięki za apeczkę. No muszę wrócić do nagrywania Angry Birds Fight, bo przyznam się, tak bez bicia, że zaniechałem troszkę tej serii. No i trzeba coś z tym zrobić. Oj, troszkę tutaj tego tracę, tutaj tych wszystkich rzeczy. Zróbmy tak. Okej, mamy za to paprykę naładowaną, troszkę się uleczyliśmy. Masterki kolejne wchodzą, srebrne monety też. No ale właśnie, wrócimy do Angry Birds Fight. No, ja miałem Crash Bluestacka, no i przez to niestety nie mogłem grać. Nie mogłem grać w Angry Birds Fight, ale postaram się wrócić do tego. Jak najbardziej, bo to była taka... Angry Birdsy to są u mnie na kanale takie kluczowe gry. Angry Birds 2 też nie gram, moi drodzy, a powinienem. Też tak trochę słabo. Więc trzeba wracać do tego. No, widzę, że z Aleksym to bardzo ładnie lecimy. On chyba ma wyenchantowany na maksa chyba ten secik dla Chucka. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, no i my tutaj oczywiście dążymy do tego itemu, o którym wam mówiłem, tak żebyśmy wymaksowali, żebyśmy mieli wszystkie itemy, jakie możemy mieć. No i dobra, lecimy dalej w takim razie. Dziękuję za łapkę, Wojtku. Witson, dzięki, pozdrawiam. Okej, dobrze, lećmy dalej. Tu jakiś filmik możemy obejrzeć, zróbmy to. Czemu nie, skoro jest taka możliwość, to zróbmy. Brod, możesz stunować bombą i użyć na Matyldzie setów z kosą, wtedy świnka będzie zastunowana na pnącza, a pnącza zadadzą wielkie obrażenia. No tak, tylko że ten stun bardzo rzadko wchodzi u bomby i to jest taki minus tego. Okej, jedna srebrna złota moneta, czemu nie? Bardzo się nam przyda. Dobra. 7 fal już tutaj mamy. Weźmiemy sobie bombę. A, tu jest ten bomba, słuchajcie, tu jest ten nowy bomba, więc możemy sobie go przetestować w sumie, czemu nie? 7 fal, użyjemy tutaj tej miksturki z expem. O właśnie, bo warto moim zdaniem, miksturka z expem. Mamy jej aż 6, więc nie możemy użyć. Aha, tu nie jest ta, tu mamy, Boże, pomyliło mi się to wszystko. Robimy coś takiego. No dobra, nie są to jakieś kosmiczne obrażenia, ale zawsze coś. On ma odporność na stun? Chyba nie bardzo. No nie wiem, zróbmy coś takiego. Zawsze to jest więcej dość expa dla nas. Okej. Zawsze to jest więcej expidła dla nas. Moi kochani, no i spoko. Mamy ten, możemy tą zdolność. O, patrzcie jak dużo expa. Myślę, że poziom tutaj sobie osiągniemy. Maciej, dzięki za twoją poradę. Jak on ma to? If any takes damage, have a chance to stun. Okej, to zróbmy na początek coś takiego. Niech on to ma. No i tutaj tak zrobimy i niech będzie. W ogóle na jaki to jest czas? Na 3 tury, więc nie jest tak źle. Więc może ktoś tu nas uderzy, o właśnie, i zostanie zestunowany. Bardzo fajnie. Oczywiście mi się to podoba. Dlaczego miałoby mi się to nie podobać? Dobra, zróbmy tak. Okej, papryczkę mamy załadowaną. Ktoś tu nas jeszcze będzie... O właśnie, kolejna osoba zestunowana. Nawet to jest niezłe. Ej, no to jest bardzo fajne. Tak przyznam bez bicia, że nawet jest to opłacalne. Dobra, my sobie tutaj pozadajemy to, zadamy sobie te obrażenia.
Robimy tak. Ok, pięknie. Bardzo ładnie, słuchajcie. Tutaj się leczymy. No i co? Tutaj bijemy tak. I tak. No i dobra, jeszcze się wyleczyliśmy na maksa. Patrzcie, jak potwornie nam leci ten eks. Bardzo mnie to cieszy. Kolejna tutaj seria załatwiona. Jan, Brod, mam baga. Kiedy wchodzę na Engelbert's Epic, to nic nie mogę zrobić, tylko wejść do gniazda, bo rączka mi to wskazuje. A, to dziwne, że taki bug masz. Bardzo dziwne, mój drogi. No ale chyba już jest wszystko ok. Mam nadzieję, że tak, że już wszystko jest w porządku u ciebie. Daj znać, Janie. Patrycja, pozdrawiam. Kamikos, dzięki za apeczkę w górę, Kamilkos. Bardzo dziękuję. Ok, troszkę tu zestunowaliśmy ludzi, ale nie jest jeszcze to, co bym oczekiwał. Może się uda, kto wie. Może kogoś tu zestunujemy. Widzę, że ten nas nie bardzo stunują. Ej, panowie, no stun... O, dobra, chociaż jeden zestunowany. Cieszę się bardzo serdecznie, się cieszę. Dobra, i robimy tak. I pan Bomba tutaj atakuje w ten sposób. Ekspy lecą jak szalone, papryczka naładowana. Możemy walczyć tutaj papryką w sumie. Szybciej nam się załaduje tak jakby. Chociaż nie bardzo. No ale cóż, niech już będzie. Dariusz, dzięki za apeczkę, dziękuję ci bardzo. Dziękuję, złapałem oczywiście. Dzięki wielkie, Dariuszu. Dzięki Jakubie też za łapkę. Fajnie tak połapać od was łapeczki. Bardzo mi jest miło. Oczywiście włączamy ten stun. Być może nam się tu uda kogoś zestunować. Tak chce nam uciec świneczka. Okej, jeden zestunowany. Tutaj magowie sobie wzmacniają tych magów. Uhuhu, to niedobrze. Robimy tak. Cyk. No i drodzy, my się tu healamy raczej. No i zobaczymy, jak będzie. Ta świnka nam ucieknie zaraz, więc trzeba uważać. Łohoho, serio, aż tyle nam zadał. No i co ja teraz zrobię? Przecież całą grę będę musiał jakoś tak sobie radzić. Ten nam ucieknie. Ale lipa. I nie będzie trzech złotych gwiazdek, przez to, że się tak bawię. No, moi drodzy, bardzo słabo zrobiłem ten event. Wiecie co? Zrobię go jeszcze raz. Zrobię jeszcze raz to, bo to było bardzo słabe. Czaka mi tak szybko wyeliminowali. To niedobre dla nas jest. No i weźmy inną klasę, coś lepszego. Ten Bomba to nie jest aż tak dobry. Bo tego Wizarda w sumie... Czemu nie? Słuchajcie, weźmiemy sobie tego Czaka. Kamilko, 100 like. Ok, weźmiemy sobie. Czemu nie? No i lecimy. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Trzymajcie za mnie kciuki. Oby nam dobrze poszło. Ewentualnie bombę do stunowania. Spróbujmy z bombą. Bez druidki, bez heala. Zauważyłem, że masz... Tak, Franek, tak, Franku. Mam 24 level. W rzeczy samej. No, powiem wam szczerze, że ta kombinacja jest chyba o wiele lepsza. Ta kombinacja jest lepsiejsza, więc powinno być dobrze. Włączymy sobie od razu tutaj, moi drodzy, miksturkę z expem. I będziemy tutaj... Czekajcie, bo co on tu ma? Dobra, robimy coś takiego. W taki sposób. Tutaj dajemy tą właśnie możliwość stuna. No i dzięki temu powinno być o wiele lepiej. Bardzo dużo obrażeń będziemy zadawać, jakby nie było. O, robimy coś takiego, robimy coś takiego. I pan Bomba... Oj, maga trzeba od razu upolować. Ten nas tu nie zestunowaliśmy go, szkoda. Okej, ale się jakoś tam wyhealowaliśmy. No i ekspy lecą jak szalone. Dodasz do znajomych, bo nie mogę przejść do nowego... To znaczy tak, możesz mnie zaprosić na Facebooku. Nazywam się Patryk Pacio tam. Także to by było mile widziane, wskazane oczywiście. Jeżeli chciałbyś, żebym w sumie, mój drogi, cię zaprosił, to raczej ty mnie zaproś, a ja przyjmę to zaproszenie. Dobra, robimy tak. I tego tu dobijamy, leczymy się jeszcze. No i widzicie, z tym magiem jest o wiele lepiej. Przy okazji bardzo dużo expów zgarniamy. Bardzo dużo.
level myślę, że sobie tutaj nabijemy. Teraz tak, zrobimy jeszcze raz to. Papryczkę dajemy tu i powinniśmy to przejść dzięki temu. No właśnie. Bardzo szybko to czyścimy, elegancko. Mikołaj. Prosiłbym cię o ograniczenie ilości proszenia o łapki na odcinku. Nie łap tej łapki, niech lata po pokoju. Słuchajcie, a jak będzie latała po pokoju, to mnie jeszcze w głowę uderzy i co będzie? I nie nagram tego odcinka. Tak być nie może, muszę łapać łapki. Ja lubię łapki, lubię je łapać, więc słuchajcie, nie zabraniajcie mi łapania łapek, bo to nie fajne. Mikołaju, pozdrawiam tak czy siak. Dzięki Michał, dziękuję bardzo. Oczywiście łapię. Dobrze, zrobimy coś takiego. Tutaj jeszcze Frozen. No i teraz tak, pięknie. Widzicie, ci magowie byli najbardziej denerwujący, ale udało nam się to przejść. No i kolejny, o, Pidgeanin Jones, czy jak się on tam nazywał, prawda? Dobra, ale popatrzcie, jak szybko to załatwiliśmy. Andrzeju, dziękuję i pozdrawiam również. Dziękuję za gratulacje. No troszkę się namęczyłem, żeby zdobyć, jakby nie było, te, moi kochani, tę nową klasę, ale w końcu się udało, więc nie jest tak źle. Dobra. Aż palek tutaj uderzy. A, w sumie za dużo to nie musieliśmy atakować, ale chyba mamy nowy level, 25, więc idealnie. Bardzo się z tego powodu cieszę. Tutaj mamy 3 złote gwiazdki, dość fajny wynik. No i lecimy po ten nowy itemik, które będziemy mogli sobie złożyć. Pewnie się dziwicie, czemu je losuję, bo one są słabe, ale zawsze to chciałbym mieć jak najwięcej tego, słuchajcie, tak na 100% zrobić Angry Birdsy. No i mamy level up, nowe recepty, plus 3 złote monety, no i atak naszych ptaszków jest o wiele lepszy. Przy okazji, moi kochani, zobaczymy sobie, ile ja jeszcze potrzebuję. No właśnie, ile mam? 634, a potrzebuję 1000. Czyli jeszcze 360, 66 bodajże. No ale co, moi drodzy, ja się z wami żegnam. Dziękuję za łapki w górę i do zobaczenia. Pa, pa. Cześć, moi drodzy.